prezydenta Jarosława Chmielewskiego oraz kandydatów na radnych. Pan Jarosław Chmielewski, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się na włocławskim osiedlu Zazamcze po to, żeby podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi współpracy prezydenta miasta Włocławek z mieszkańcami miasta i ze spółdzielniami mieszkaniowymi, a właściwie, żeby też pokazać pewien model, jak nie należy robić, jeżeli chodzi o taką współpracę. Drodzy Państwo, dziś wygląda to w ten sposób, że prezydent konsultuje pewne rzeczy dopiero post factum albo w trakcie i jest tego dobrym przykładem, myślę, ulica Grodzka, która była konsultowana dopiero w trakcie wykonywania tejże inwestycji, co spowodowało dodatkowe koszty dotyczące przeprojektowania tej ulicy i dzisiaj mamy efekt taki właśnie, że kosztowało nas to dużo więcej. Natomiast proszę Państwa, grupa mieszkańców, 300 osób z osiedla Zazamcze złożyła projekt uchwały dotyczący przekształcenia prawa własności. Pod garażami na włocławskim Zazamczu we własność. I taki projekt uchwały został złożony, był procedowany przez Komisję Gospodarki. W Komisji Gospodarki nie uzyskał on akceptacji. Natomiast dzięki mojej interwencji i dzięki pana Rafała Sobolewskiego, przewodniczącego Rady Miasta, stanęło to na konwencie i wypracowaliśmy wspólną decyzję w tej sprawie, że wydaliśmy pozytywną opinię dotyczącą procedowania tego punktu, który będzie na najbliższym porządku obrad Rady Miasta, a więc Rada Miasta będzie się zajmowała tym i w taki sposób powinna wyglądać współpraca Rady Miasta, Prezydenta z mieszkańcami naszego miasta. Na osiedlu, na którym się znajdujemy, możecie sobie Państwo wyobrazić, że prezydent spowodował podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste na przedszkolach, przepraszam, na placach zabaw, które się znajdują w trakcie na naszym osiedlu, o 958%. A więc to bezpośrednio przełoży się na koszty funkcjonowania mieszkańców, bo będzie to przełożone na czynsze mieszkańców naszego osiedla. Takiej współpracy nie chcemy, takiej współpracy nie, taka współpraca nie powinna funkcjonować, jeżeli chodzi o współpracę prezydenta z właśnie ze spółdzielniami, z mieszkańcami naszego miasta. Proszę Państwa, następną ważną kwestią dotyczącą współpracy, myślę, jest kwestia ulicy Długiej, poruszana już przez nas wielokrotnie, ale ja oddam głos liderowi listy z osiedla, na którym ta ulica się znajduje, żeby kilka słów refleksji na ten temat przekazał. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan Chmielewski, ulica Długa jest jaskrawym przykładem tego, jak nie powinno się współpracować między panem prezydentem a mieszkańcami miasta. Dokonało się, pan prezydent dokonał już pewnych decyzji i dopiero teraz pyta się o mieszkańców o zgodę, czy rzeczywiście próba zorganizowania ruchu dwukierunkowego na ulicy Długiej będzie dobrym rozwiązaniem. Ale jak wiemy, wcześniej o tym już rozmawialiśmy na poprzednich dwóch sesjach Rady Miasta, pan prezydent taką decyzję o dokumentacji, przygotowaniu dokumentacji na ruch dwukierunkowy na ulicy Długiej już zlecił do wykonania. Więc jak się robi? Czy najpierw się pyta mieszkańców, a później się podejmuje decyzję? Czy tak jak teraz pan prezydent nie powinien robić, podjął decyzję, a dopiero pyta mieszkańców o zgodę? Ja przypomnę tylko, że w przypadku ulicy Długiej wiele jest elementów, które niekoniecznie potwierdzają fakt, żeby ta ulica była dwukierunkowa. A mianowicie jest tam kilkadziesiąt drzew do wycięcia, są przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej numer 7. Niekoniecznie ruch dwukierunkowy będzie powodował poprawę bezpieczeństwa w tym właśnie miejscu. Także myślę, że najpierw rozmawiajmy z mieszkańcami, a później podejmujemy decyzję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Stanisław Krzemieniewski, lider listy na Zazamczu. Chcemy stworzyć nowy kontakt ze spółdzielniami, z mieszkańcami, bo do tej pory to ten kontakt się nie układał. Prezydent w ogóle nie przykłada uwagi do tej sprawy. Dziękuję. Proszę Państwa,
Tak jak wspomniałem, potrzeba Włocławkowi rozwoju, dynamizmu i siły i potrzeba również ścisłej współpracy z mieszkańcami i ze spółdzielniami mieszkaniowymi, bo proszę zobaczyć, są to duże tereny, które znajdują się na terenie naszego miasta i mamy możliwości konkretnej współpracy między innymi poprzez zagospodarowanie miejsc parkingowych, poprzez budowę ulic. Takim przykładem jest ulica Chemików, która w połowie leży na terenach miejskich, a w połowie na terenach spółdzielni mieszkaniowej. Ja jestem po rozmowach z szefem spółdzielni, ja prowadzę dzisiaj już rozmowy ze wszystkimi praktycznie szefami spółdzielni na temat współpracy i myślę, że ten klimat dotyczący naszej wzajemnej współpracy i partycypacji w kosztach jest właściwy i będziemy rozwiązywać konkretne problemy, między innymi, tak jak powiedziałem, przebudowa ulicy Chemików i budowa parkingów to jest to, na co chcę postawić przy współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, bardzo proszę.